Serdecznie witam o poranku. W dzisiejszym aceranku posłużymy się dzisiaj fragmentem Ewangelii Mateusza i od razu powiem, że fragment ten odczytamy w kontekście przebudzenia w naszym kraju, ale jeśli się przyjrzymy całemu temu fragmentowi, to nie będzie to nadużycie, ale zaraz myślę, że to zobaczymy. To jest Mateusz, rozdział 17, od wersu 14. I gdy przyszli do ludu, przystąpił do niego człowiek, upadł przed nim na kolana i rzekł: Panie, zmiłuj się nad synem moim, bo jest epileptykiem i źle się ma. Często bowiem wpada w ogień i często w wodę. I przywiodłem go do uczniów Twoich, ale nie mogli go uzdrowić. A Jezus odpowiadając, rzekł: O rodzie bez wiary i przewrotny, jak długo jeszcze będę z wami? Dokąd będę was znosił? Przywiedźcie mi go tutaj. I zgromił go Jezus i wyszedł z niego demon i uzdrowiony został chłopiec od tej godziny. Wtedy przystąpili uczniowie do Jezusa na osobności i powiedzieli: Dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? A on im mówi: Dla niedowiarstwa waszego. Bo zaprawdę powiadam wam, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze: Przenieś się stąd tam, a przeniesie się. I nic niemożliwego dla was nie będzie. Ale ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. Mamy do czynienia oczywiście z bardzo konkretną sytuacją i musimy tylko tytułem wstępu powiedzieć, że Jezus schodzi z góry przemienienia z Piotrem, Janem, Jakubem, no i na dole zastaje właśnie taką sytuację. Wyrzuca demona z tego człowieka, z tego chłopca, uzdrawia go. A uczniowie w swojej bezradności mówią: ale dlaczego my nie mogliśmy tego zrobić? Jezus mówi bardzo ciekawą rzecz. Po pierwsze mówi, że to dla waszego niedowiarstwa. Co to znaczy? To znaczy to, co znaczy. Czy ci ludzie robili to, co robili, ale nie wierzyli, że to jest możliwe? O, iluż takich dzisiaj jest wierzących ludzi. Jak swoją wiarę wzmocnić, jak uczynić ją wielką? No bo przecież chyba o to chodzi, prawda? Ale Jezus zaskakuje po raz drugi. Mówi: gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, no jakkolwiek by nie patrzeć, to naprawdę maleńkie ziarenko, to mówi, że wtedy dla was nie byłoby nic niemożliwego. Wiara jest albo żywa, albo martwa. Ciekawe, że Biblia mówi o martwej wierze. Ale co to znaczy, że wiara jest martwa? To znaczy, że jest tylko deklaratywna, że tylko się pojawia na ustach, ale za tym nic nie idzie. Serce, umysł, duch zupełnie są gdzie indziej. Nie trwają przy wierze. Jezus podaje taką receptę, która niestety przez wielu ludzi jest źle rozumiana. I mówi, że ten rodzaj, który przed momentem wypędził, wychodzi tylko przez post i modlitwę. Ale tak naprawdę o czym Jezus powiedział? Kiedy się mierzycie z takimi problemami, to nic nie poradzicie, jeżeli nie będziecie żyli modlitwą i postem. Życie modlitwą, oj, wielki temat. Ale ważny. Każdy wierzący człowiek powinien żyć modlitwą. Oczywiście modlitwę rozumiemy nie jako klepanie gotowych formułek, ale jako nieustanną społeczność z Bogiem. Apostoł Paweł powiada: nieustannie się modlcie, co wyklucza oczywiście klepanie formułek, ale pozwala nam zrozumieć, że życie modlitewne to nieustanna społeczność z naszym Bogiem. A post? No niestety bardzo często rozumiemy post tylko jako
okazjonalne niejedzenie tego czy owego, czy w ogóle czegokolwiek. Ale post oznacza, że od czegoś się oddzielamy, że czegoś nie używamy. I teraz połączmy te dwie rzeczy. Życie modlitewne zawsze prowadzi nas do pewnych decyzji. Oczywiście prawidłowe życie modlitewne. W wyniku modlitwy zaczynamy pościć. A to znaczy, że zaczynamy pewne rzeczy z naszego życia odrzucać, pozostawiać. Nie chodzi o religię, ale chodzi o świadomość, że jeśli żyję z moim Bogiem, jeśli na mojego Boga żyję, jeśli Jemu służę, to pewne rzeczy niestety, które nawet pozornie mogą być zupełnie obojętne, czy nawet dobre, mogą być mi przeszkodą. A więc zaczynam pościć. Zaczynam się tego pozbywać, albo w ogóle, albo na długi czas. To może dotyczyć jedzenia na przykład, może tak być, ale może dotyczyć telewizji, może dotyczyć komputera, może dotyczyć chęci kupna nowego samochodu, chęci zbudowania nowego domu. To może dotyczyć chęci rozwijania swojego biznesu, czy w ogóle otwarcia swojego biznesu. To może dotyczyć również pragnienia, aby założyć rodzinę. Modlitwa, czyli społeczność z Bogiem, pozwala ci zrozumieć, jaka jest wola Boża względem ciebie i uczy cię chodzić w wierze. Jeden mały krok, to maleńkie ziarenko gorczycy symbolizujące wiarę sprawia, że jeśli go uczynisz zgodnie z wolą Bożą, jak zobaczysz, że to działa, to kolejne kroki są tylko następstwem tego pierwszego kroku. Powiedziałem na początku tego aceranka, że w kontekście przebudzenia w Polsce użyjemy tego fragmentu. Tak. Właśnie konkluzje, które przedstawił Jezus, są bardzo ważne. Jak dzisiaj patrzymy na nasz kraj? Ja wam powiem, jak ja patrzę. Kiedy ja patrzę na Polskę, widzę miliony ludzi, którzy szukają rozwiązania w swoim życiu. Nie zawsze są świadomi, że to rozwiązanie jest w Chrystusie, bo nikt im tego nie powiedział. Nie można uwierzyć, jeżeli nie usłyszysz. Ale nawet jeśli słyszysz, to potrzebna jest Boża ingerencja. Tak więc ja widzę miliony ludzi szukających Boga, a ludzie nie mający wiary widzą tylko przeklęty naród bałwochwalców zasługujących na potępienie. Przyznajmy, że to dwa zupełnie różne spojrzenia. Właściwie nie do pogodzenia. Kiedy ja patrzę na nasz naród, to widzę pola, ogromne pola gotowe do żniwa, a inni patrzą i mówią, że nie ma żadnych pól gotowych do żniwa, że są tylko ludzie przeznaczeni na sąd i nie wolno przeszkadzać Bogu w wylewaniu tego sądu. Dwa kompletnie różne spojrzenia. Kiedy ja patrzę na nasz kraj, to widzę Polskę, która jest dosłownie obsiana dziesiątkami tysięcy mniejszych, większych, czasami maleńkich kościołów. A inni patrzą na nasz kraj i mówią, tu się nic nie da zrobić. Tu się nic nie da zrobić. A więc dbają tylko o swój własny kościółek. Akurat dzisiaj miałem rozmowę z jednym z moich braci, który z kolei rozmawiał z bratem z innego kościoła. I tamten się trochę żalił, ponieważ ma pragnienie, żeby ten kościół służył, a ludzie w tym kościele mają tylko jedno pragnienie, żeby nikt nie dowiedział się, że istnieją i żeby wszyscy dali im święty spokój. To jest kościół, który idzie na śmierć. Nic tego nie zmieni już. Tylko chyba nawrócenie. Wszystkich, łącznie oczywiście z pastorem. Kiedy ja patrzę na nasz kraj, widzę ogień przebudzenia, a są ludzie, którzy patrzą na nasz kraj i przeklinają go. Wierzący ludzie oczywiście.
Kiedy ja patrzę na mój kraj, to ja go kocham, bo jestem patriotą. A znam wielu wierzących ludzi, którzy mówią, nie, to nie jest moja ojczyzna, moja jest w niebie. Nie kochają tego kraju i przyznają się do tego. Ale cóż, wypłaty biorą od Polaków, swoje emerytury biorą od państwa polskiego, jeżdżą po polskich drogach, kupują w polskich sklepach, ale nie kochają tego kraju. Czy to jest postawa godna ludzi wierzących? Nie, absolutnie niegodna. Zauważmy, że kiedy Pan Bóg kazał Izraelitom zamieszkać w Babilonie, oczywiście za ich winy, żeby było jasne, to co im powiedział na temat tego kraju? Nie kupujcie tam, nie róbcie tam nic, strajkujcie cały czas, okłamujcie tych ludzi, okradajcie ich, bo to wasi wrogowie. Nie, powiedział mi, dbajcie o rozwój tego kraju, troszczcie się o jego pomyślność, bo jego pomyślność będzie waszą pomyślnością. Kiedy patrzę na Kościół w Polsce, ja rozumiem, że można się ze mną nie zgodzić. To jest oczywiście moje subiektywne odczucie i moja subiektywna ocena. To widzę, że to, co nazywamy dzisiaj Kościołem, umiera. Nie będzie dla większości z tych ludzi żadnego ratunku. Oni po prostu chcą umrzeć. Chcą żyć tak, jak żyją. Nie zależy im na niczym. A już najmniej na przebudzeniu w Polsce. Kiedy ja patrzę na mój kraj, to serce mi się kroi, widząc ile zła, ile cierpienia, ile bólu zadano temu narodowi. Oczywiście, że Polacy zasłużyli sobie swoimi grzechami na cierpienie, ból, na utratę swojego państwa, to wszystko jest prawda. Ale tak samo zasłużyli na to Niemcy, Rosjanie, Czesi, Słowacy, Szwedzi i wszyscy inni. Wszyscy, bez wyjątku. Więc to nie jest żaden argument. Jeśli już miałbym jakichś argumentów szukać, to pozytywnych, ponieważ byliśmy jedynym narodem, który w swojej masie, w swojej większości nie mścił się na Żydach, nie wydawał Żydów w czasie II wojny światowej, a wszystkie narody ościenne, wszystkie narody w Europie to robiły. Czy nie było u nas takich, którzy wydawali Żydów? No byli oczywiście, że tak. Ale nie było to powszechne i nie było to zorganizowane. Czy z tego powodu Bóg ma obowiązek nam błogosławić? Nie. Mówię o tym dlatego, żebyśmy przestali ciągle narzekać, ciągle pluć na nasz naród, ciągle i nieustannie przeklinać swój własny kraj. Ja wierzę, że Bóg ma dla nas wspaniałe przebudzenie, które rozleje się z Polski na dużą część Europy. Wierzę w to głęboko. I dlatego ludzie, zakładajcie zbory, a przede wszystkim nawracajcie się. Nawracajcie się. Zakładajcie kościoły. Niech dzieje się wola Boża. Niech dzieje się wspaniałe i cudowne Boże przebudzenie w naszym kraju. Amen.